kwadrans po siódmej. I kwadrans po siódmej dozwoniliśmy się do Małgosi. Cześć Małgosiu. Witamy. Dzień dobry. Co o ciebie słychać? Oho, dobre humory od samego rana, tak to lubimy. No dobrze, no wesoło jest tam, ale chciałam zapytać, tak? Co u ciebie słychać? To jestem pod wrażeniem. Ach tak, ale Zygmunt takie wrażenie na tobie zrobił? Tak, tak, tak. A co on ci takiego tam powiedział? No wzruszył mnie trochę. Ach, wzruszył cię. A, ale to zaraz wzruszył i poruszył. Dobrze, Zygmuncie, to wzruszaj i poruszaj dalej Małgorzatę, bo dobrze ci szło. Małgosiu, z okazji twoich urodzin wszystkiego najlepszego. 100 lat życia, szczęścia, zdrowia, pomyślności, a na twarzy niech ci uśmiech gości. I nie martw się wiekiem, wiek nie świadczy o człowieku. Tego życzą ci koleżanki z pracy Magda, Beata, Dorota i proszą dla ciebie o pewien utwór. Dziękuję ślicznie. Małgosiu, to w takim razie jak zamierzasz świętować swoje piękne święto? No pięknie, pięknie. Kochana, zgaduj, jaki utwór dziewczyny dla ciebie wybrały. Na zawsze ty. A, skąd wiedziałaś? No bo to jest utwór najlepszy na świecie, Zenka. Rozumiem. W takim razie słuchaj uważnie Radia Parada po godzinie 12 w godzinie z piosenką na życzenie. Bez wątpienia wrócę do tych życzeń, do pozdrowień, no i do tej piosenki, która będzie dedykowana specjalnie dla ciebie. Czy ty chcesz kogoś teraz pozdrowić? No, chciałam podziękować koleżankom z pracy, no i oczywiście Paradzie. Parada też się kłania i cię przytula i życzy ci wszystkiego najlepszego i jeszcze ofiarowuje ci prezent urodzinowy, czyli podwójne zaproszenie do klubu muzycznego Pewex. Oj, dwa! Jaka wrzawa! Dziękuję ślicznie. My też ciebie pozdrawiamy, trzymaj się, życzymy ci bardzo, bardzo miłego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję.